Czy w domu? Piszę przeróżnie, bo nigdy nie wiesz, kiedy cię zainspiruje coś, nigdy nie wiesz, kiedy natchnienie spadnie. Słyszałem takie piękne zdanie, że artysta jest tylko i wyłącznie przekaźnikiem dla natchnienia i że nie masz nad nim kontroli, nie wiesz, kiedy one przyjdzie, a twoim zadaniem jest być na tyle zdrowy i trzeźwy na umyśle, żeby zawsze je wykorzystać. W sensie, że zadaniem, no, jeżeli chcesz do tego podchodzić profesjonalnie, to staraj się, żeby tak było, nie? Więc co kurwa pytałeś? Tak, najpierw... Aha, gdzie piszę? No to różnie, no bo jakby na przykład tą płytę napisałem w połowie na rozjazdach, gdzieś tam, wiesz, w Bali, w Tajlandii, w Wietnamie, ale często też siadam w domu i piszę w domu, nie?